Radio Concita, proszę Państwa, nasza Radio Concita, bo druty, jeszcze raz druty. Druty. Kilka słów księdza Kazimierza Wójtowicza. Tak. Kto tam, wielbiciel, puka do drzwi swojej wybranki? Kto tam, pyta dziewczyna? To ja, wyznaje chłopiec. Odejdź proszę, bo w tym domu nie ma miejsca dla ciebie i dla mnie. O. Odtrącony kawaler udał się na pustynię i medytował samotnie nad słowami umiłowanej. W końcu powrócił i spróbował jeszcze raz. Znowu zapukał. Kto tam? To ty. I natychmiast otworzono drzwi. Także proszę Państwa, jest godzina już 1:00, 2:00 w nocy. Nie wiem po co takie te piosenki oni puszczają. To są piosenki beznadziejne takie. Beznadziejne, tak. Beznadziejne są to piosenki, tak. Tak. Wycie to nie, wycie nie. My nie chcemy tu, żeby wyli. Wyć to nie. To on nie ma, ta pieśń, ta piosenka w ogóle Ducha Bożego. Jako słudzy diabła, to przecież jak oni te przykazania pozmieniali, drugie wyrzucili, wiadomo. Tak, Radio Concita nadaje przez wszystkie pliki. Wszystkie pliki. Radio Concita. Radio Concita. Niestety, te piosenki są nieudane. Kiedyś miałem takie piosenki angielskie, ale śliczne. Piękne. Nieładne, nie? Nieładnie śpiewa. Nieładnie śpiewa. Po prostu takie coś byle co. Takie byle co po prostu, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita. Barbie baby. The Bluetooth device is ready to pair. Oh yes. The Bluetooth device is connected successfully. No i dobrze. Wycinie. Wycinie. Także proszę Państwa, Radio Concita. Tak. Radio Concita. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Maria z Wrocławia. Szczęść Boże Ojcu. Przepiękna audycja, przepiękny temat. O przyjaźni. Jak posłuchałam Pana z okolic Płocka, czy z samego Płocka, o tym, że jego największym przyjacielem jest żona, to tak właściwie powinno być. Zazdroszczę tym Państwu takiej przyjaźni w małżeństwie, bo ja jestem w małżeństwie 45 lat, ale nie mogę powiedzieć o swoim mężu, że jest moim przyjacielem, wręcz odwrotnie. Ale nie będę się na ten temat rozwodzić, bo to nie temat o nienawiści, tylko o przyjaźni, o miłości. Więc właśnie. To jak ta pani poprzedniczka moja mówiła o tym, że przyjacielem naszym, moim właściwie mogę o sobie powiedzieć, jest
Maryja, to właśnie teraz, nie śpiąc, słucham Radia Maryja i mogę powiedzieć, że to jest mój największy przyjaciel, bo w takiej cichości serca sobie słucham cudnego programu o Radia Maryja. Więc chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić, gdzie ojcom dziękować za te wszystkie cudowne audycje, programy. Boże, no to przecież to jest Sodomia i Gomoria. Także ja naprawdę nie mam zamiaru urażać, ale myślę, że wielu ludzi w tych naszych urzędach to po prostu no, to są ludzie, którzy ciągną za sznurki potwornej machiny, która no... Ja wierzę niestety w istnienie... Tego potwora, o którym pan przed chwilą mówił. Są teorie spiskowe, ja nie mam wątpliwości, że to jest wszystko skonstruowane celowo, tak żebyśmy po prostu poszli do piekła, no bo to temu ma służyć, no. No niestety, ale mam oczywiście z rok padnimski, wierzymy, że Matka Boża zwycięży i niech się tak stanie. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy Panie Piotrze również za ten głos w naszej dyskusji. Dziękuję serdecznie. Ja może tylko tutaj fragment z raportu Margaret Paul do dokumentów ONZ-owskich, które wychodzą. No, tworzy raport. I tutaj ja może przeczytam kawałeczek z raportu 305, który przetłumaczyłam. Dwa lata temu, to było przed tym wrześniowym rocznicą. Także wspomnienia, proszę Państwa, w naszym radiu kończy te wspomnienia dwa lata temu.